Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Robert Lewandowski może trafić do giganta. Propozycja już padła. Cristiano Ronaldo nie odpuszcza ekspertom sportowym. Alvaro Morata został zmieniony i wdał się w kłótnię z trenerem. Masz się zamknąć. Naprawdę kiepskie informacje dla FC Barcelony. Ansu Fati może nie wyleczyć kontuzji przed meczem z Bayernem Monachium. Oraz Kylian Mbappé, który wypowiedział się na temat swojej przyszłości. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Jak z pewnością zdążyliście zauważyć, partnerem dzisiejszego materiału jest wydawnictwo SQN. Jeżeli chcecie sprawić sobie bądź innej bliskiej osobie na święta prezent, to SQN przygotowało dla Was naprawdę świetną promocję. O co chodzi? Wchodzicie na stronę labotiga.pl, link znajdziecie w opisie. I uwaga, drugi produkt dostaniecie 30% taniej, trzeci 40% taniej, czwarty 50% taniej, a jeśli macie aż 5 produktów w swoim koszyku, to ten najtańszy macie za złotówkę. Możecie zakupić takie książki jak najlepsza i najbardziej konkretna autobiografia boskiego Diego, taką, którą widzicie tutaj. Autobiografię Schmeichela, którą poleca sam Eric Cantona, co dosłownie wszystko mówi o tej pozycji. Na stronie znajdziecie także biografię Michaela Owena z przesłaniem do młodego pokolenia. Oprócz książek możecie kupić także różne dodatki, takie na przykład jak kubki na gorącą herbatę w zimne dni, czy też podstawki. Na promocji znajdziecie także książkę o Ronaldinho, Uśmiech futbolu, o którą tak często pytacie w moich materiałach. Za jedyne 24,74. A więc jeszcze raz przypominam, mój dedykowany reflink do sklepu znajdziecie w pierwszej linijce opisu pod dzisiejszym materiałem. Ja już nie przedłużam i przechodzimy do dzisiejszych newsów. Przyszłość Roberta Lewandowskiego ponownie stoi pod znakiem zapytania. Pierwszy raz bardzo głośno na temat niepewnej przyszłości Lewego w Bayernie było latem 2018 roku, kiedy to polski napastnik zakończył współpracę z Cezarym Kucharskim, aby związać się z jednym z najlepszych menadżerów, Pini Zahawim. Izraelczyk miał zapewnić Robertowi transfer do Realu Madryt, a sam klub był gotów włożyć 100 milionów euro za piłkarza. Zarząd Bayernu ma jednak twardą politykę i jasno powiedzieli, że ówczesny 30-latek nie jest na sprzedaż. Obecnie powraca temat transferu Lewandowskiego latem 2022 roku. Jednak może być to dla niektórych zaskakujący kierunek. Polak bardzo chciałby zasilić szeregi Realu Madryt, ale na dzień dzisiejszy jest to mało prawdopodobne, bowiem Florentino Perez zależy na sprowadzeniu Kyliana Mbappé, a może nawet i Erlinga Haalanda. Pini Zahawi zaproponował dlatego Roberta Chelsea, która podobno jest zainteresowana tą ofertą. Transakcja miałaby polegać na tym, że na Stamford Bridge miałby trafić 33-latek, natomiast na Allianz Arenę miałby przejść Timo Werner z dopłatą ze strony The Blues. Deal ten wydaje się uczciwy, bowiem Werner będzie wtedy liczył 26 lat, natomiast Lewandowski blisko 34 lata. Niemiec więc byłby wzmocnieniem na długie lata, a udowodnił już w RB Lipsku, że jest bramkostrzelnym i groźnym napastnikiem. Niestety czas również pokazał, że Premier League mu nie służy. Warto również napomnieć, że aktualnie w ekipie The Blues gra Romelu Lukaku, z którym Lewandowski musiałby rywalizować i nie wiadomo, co by z tego wyszło. Także w tym przypadku pierwszy skład dla Polaka nie byłby tutaj taki pewny. Co ciekawe, informacje o potencjalnym transferze Lewego do Chelsea podał dziennikarz McGarry za pośrednictwem podcastu The Transfer Window. Z pewnością tak jest, że Pini Zahawi zaoferował Lewandowskiego Chelsea i Marinę Granowskiej. To ruch, który może obejmować przejście Wernera do Bayernu. Aktualny kontrakt Polaka z Bayernem jest ważny do końca czerwca 2023 roku. W komentarzach koniecznie napiszcie, czy według Was taka wymiana ma sens i czy chcielibyście zobaczyć Roberta Lewandowskiego w Premier League, bo w końcu ma on sporo do udowodnienia. W ostatnich dniach doszło do nietypowej wymiany zdań między byłym piłkarzem AC Milano, AS Romy oraz Realu Madryt, a Cristiano Ronaldo. Antonio Cassano, czyli obecnie emerytowany zawodnik, słynie ze swojego ciętego języka, dlatego twierdził choćby, że CR7 nie znajduje się w piątce najlepszych piłkarzy w historii oraz był hamulcem dla Juventusu. Portugalczyka widocznie to zirytowało, dlatego napisał do 39-latka, o czym mówił sam Włoch. Ronaldo napisał do mnie, żeby przekazać, że mam mu okazać więcej szacunku. Przekazał mi, że strzelił ponad 700 goli w karierze, a ja tylko 150. Zadzwoniłem do Buffona, żeby zapytać, skąd Cristiano ma mój numer. Gigi powiedział mi, że przekazał go rzecznikowi Juve, a ten dał go Ronaldo. Cassano również miał odpisać Cristiano wiadomością o następującej treści. Odpowiedziałem mu.
Drogi Cristiano, masz wszystko, czego chcesz. Żyj w spokoju. Weź przykład z Leo Messiego, którego nie obchodzi, co inni o nim mówią. Zamiast wysyłać do mnie jakieś wiadomości. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu Cassano to taka włoska wersja Rafała Gikiewicza, który jak wiemy również nie gryzie się w język w wielu kwestiach, otwarcie krytykując m.in. Paulo Souza. Co do sporu między Ronaldo a Antonio, obaj mogą mieć rację. Z jednej strony Portugalczyk mógł zignorować słowa Włocha, tym bardziej, że zawsze znajdą się osoby, które podważą wielkość danego zawodnika. Z drugiej natomiast strony Cassano musi mieć świadomość ze swoich słów, które często mogą być rzucane na wiatr, a do niczego dobrego takie wypowiedzi z reguły nie prowadzą. W komentarzach koniecznie napiszcie, co sądzicie o tej sytuacji. Juventus przeżywa obecnie trudny okres, a można śmiało powiedzieć, że tak wygląda cały ich aktualny sezon. Drużyna Massimiliano Allegriego po 16 kolejkach zajmuje 5 miejsce w tabeli, co można nazwać sukcesem, ponieważ kolejkę wcześniej zajmowali 8 pozycję. O mistrzostwo Włoch w tym roku będzie wyjątkowo trudno, ponieważ lider tabeli AC Milan ma aż 11 punktów przewagi, natomiast wicelider Inter Mediolan 10. Warto również powiedzieć, że drużyna przed nimi, czyli Atalanta, ma 7 punktów więcej od starej damy, dlatego występ zespołu Wojciecha Szczęsnego w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie jest naprawdę zagrożony. Oczywiście do końca rozgrywek zostały jeszcze 22 kolejki, ale żeby wyjść na prostą, Juve nie może już zaliczać wpadek. W weekend wygrali oni drugi mecz z rzędu z Genoą 2-0, a podczas spotkania doszło do niemiłego incydentu. W 72 minucie Allegri postanowił zdjąć z murawy Alvaro Morate, który wcześniej dostał kartkę i istniało zagrożenie, że dostanie drugą żółtą za kłótnię z arbitrem. Jak się okazuje, Hiszpan podczas zmiany pokazał swoje oburzenie, również w stronę trenera Juventusu, który miał krzyknąć do piłkarza, aby ten się lepiej zamknął, na co Alvaro ostro zareagował. Zobaczcie sami. Trener Juve pokazał swoją dojrzałość, nie atakując własnego gracza czy besztając go, a jedynie podkreślił jego nieodpowiednie zachowanie na murawie. Morata w tym sezonie rozegrał 15 spotkań w Serie A i strzelił jedynie 3 bramki, dorzucając do tego jedną asystę. FC Barcelona znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i, że tak to ujmę, boiskowej. Niewiele również wskazuje, żeby sytuacja ta miała się naprawić w przeciągu najbliższego roku czy też dwóch. Dług Dumy Katalonii ma podobno grubo przekraczać 1 miliard euro, a takiego długu nie da się szybko spłacić, jeśli jednocześnie chce się walczyć o kolejne tytuły ligowe, jak i międzynarodowe, choć w wypadku tego drugiego to raczej niemożliwe na dzień dzisiejszy. Barca po raz pierwszy od niepamiętnych lat może kontynuować swoją przygodę w Europie w przyszłym roku, ale nie w Lidze Mistrzów, a Lidze Europy. Jeśli Benfica wygra z Dynamem Kijów na własnym stadionie, a Bayern Monachium wygrał siebie właśnie z Barcą, to Katalończycy oficjalnie zakończą swoją przygodę w Champions League. Oczywiście nie ukrywajmy, że wywalczenie przez drużynę Xaviego minimum remisu w środę będzie dużym sukcesem. Natomiast remis Benfiki z Kijowem jest już bardziej realnym scenariuszem. Nie ma co jednak nad tym gdybać, ponieważ Barca ma inne zmartwienie. Od miesiąca z kontuzją kolana boryka się młody Ansu Fati, który jest jednym z kluczowych graczy FC Barcelony. Jego szanse na występ z Bayernem mimo starań sztabu medycznego i fizjoterapeutów są małe, ponieważ istnieje duże ryzyko odnowienia się urazu. Najprawdopodobniej wróci on na boisko dopiero w styczniu, gdzie ma być w pełni sprawny. Jednak jego obecność w spotkaniu z Bayernem, przynajmniej na ławce rezerwowej, nie jest wykluczona. Piszcie w komentarzach, czy według Was FC Barcelona zdoła pokonać Bayern Monachium. Kylian Mbappé i jego wciąż niedoszły transfer do Realu Madryt to wydarzenie, na które czekają dziesiątki milionów kibiców piłki nożnej na całym świecie. Już rok temu było głośno o jego, wtedy jak to media pisały, bliskim odejściu z Parc des Princes. Czas jednak pokazał, że do zmiany barw nie doszło, z przyczyny PSG, które miało odrzucić od królewskich ofertę w wysokości 160 milionów euro. To tylko pokazuje, że Paryżanom zależy, aby zatrzymać 22-latka, który może być po prostu niezastąpiony ze względu na wiek i umiejętności, które z nim idą. Sam Kylian odniósł się do swojej niepewnej przyszłości, tym bardziej, że z końcem czerwca przyszłego roku wygasa jego kontrakt z Paris Saint-Germain. Czy odejdę latem? Nie wiem. Muszę dać sobie czas na decyzję. To nie takie łatwe. Jedno jest pewne. W przyszłym sezonie będę grać w wielkim klubie. Francuz również odniósł się do swojej obecnej sytuacji w klubie. Początkowo byłem rozczarowany. Ale cóż, nie gram przecież w trzeciej lidze. Jestem w klubie, który ma ambicje, by wygrać Ligę Mistrzów. Jestem Paryżaninem. Mam tu swoją rodzinę. Czuję się dobrze i zawsze to powtarzałem. Ja po prostu chciałem spróbować
spróbować czegoś nowego. Wiemy, że musimy dawać siebie więcej. Kiedy masz trzech graczy na tak wysokim poziomie, nie możesz ukrywać oczekiwań. Musimy robić wszystko tak, by zachować kolektyw. Kylian w tym sezonie ligę na 16 występów strzelił 7 goli i zdobył 8 asyst. Dodatkowo w 5 występach Ligi Mistrzów strzelił 2 bramki i dodał do tego 5 asyst, co łącznie daje mu 9 trafień i 13 asyst. Mimo opinii egoistycznego zawodnika, jak widać, Mbappé również lubi przysłużyć się zdobywaniu goli przez jego kolegów z drużyny. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!